Witam, dzisiaj przedstawię Wam 15 ciekawostek o Zetsu. Zapraszam. Zetsu oznacza język, biały Zetsu, czyli Jozetsu, oznacza gadatliwy, a czarny, czyli Dokuzetsu, oznacza nikczemny język. Jego hobby jest obserwowanie wyjątkowych shinobi. Biały Zetsu i jego klony są inspirowane legendami o Mandragorze, w których była używana do tworzenia sztucznych ludzi. Według trzeciego databooka Zetsu był zawsze w pobliżu Tobiego. Chciał on walczyć z ludźmi, ponieważ uważał ich za świetny posiłek. Zdarza się, że czasami w anime oko białego Zetsu ma źrenicę, której nie posiada w mandze. Jego grupa krwi to B i miał 177 cm wzrostu. Potrafił używać wszystkich podstawowych natur czakry, yin i yang oraz posiadał jedną kekkei genkai, Mokuton. W 415 odcinku Naruto Shippuden możemy zauważyć, że Obito formuje coś, co przypomina kulę poszukującą prawdy, a jednocześnie Zetsu, który starał się go kontrolować, zaczyna znikać, co sugeruje, że jest on przemieniany właśnie w czarną kulę. Jego ulubionym jedzeniem są martwi ludzie, natomiast najmniej lubił koniaku i galaretkę. Jako jedyny w Akatsuki nie posiadał partnera. Pierwszy raz pojawił się w 134 odcinku pierwszej serii i jest to odcinek, w którym zakończyła się walka z Naruto i Sasuke. Powiedział tam tylko: zaczyna się robić ciekawie, nieprawdaż? I gdy oglądało się to pierwszy raz, w sumie nie było opcji, aby wiedzieć, o co chodzi, lecz dziś wiemy, że obserwował on walkę dwóch reinkarnacji, Indry i Ashury, aby ich wykorzystać. Według databooków jego biała część jest określona jako zmutowany człowiek, natomiast czarna jako sztuczny człowiek. Gdy Sasuke zabił białego Zetsu, to jego zielona część przypominająca mu chołówki znikła na zawsze w mandze i anime. Początkowo Kishimoto planował, aby organizacja Akatsuki składała się z potworów nieposiadających uczuć, jednakże prawie całkowicie zrezygnowano z tego pomysłu. Zetsu jest jednym z przykładów, jak to mogło wyglądać. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!